kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku God of War. Słuchajcie, dostałem informację, że te walkirie wcale nie są takie łatwe, że powinno się je robić praktycznie pod koniec gry, albo na sam koniec, jak już mamy coś do zrobienia, już wszystko porobione i robimy sobie jakieś poboczniaki, więc wtedy. Ale że ja brak już poboczniaków robić nie mam w planie na chwilę obecną, ani chyba późniejszą też nie. Więc stwierdziłem, że spróbuję sobie jeszcze raz tutaj. Jeżeli mi się nie uda, to po prostu idziemy dalej. Ty, ale w ogóle dostałem jakiegoś tego. Ale dostałem wciry. O kur... Pociski po prawej! Niewiele brakło, ale tam widzę jest żyćko. Uwaga z prawej! Nie pomagasz teraz. Oj, będzie ciężko. Jeden strzał, właśnie teraz. I padł jak kłoda. Teoretycznie byłoby to do zrobienia może. Ale jeszcze trochę. W sumie tu można by się było wrócić. Dobra, ale odpuścimy ją. Szkoda na to czasu, gdzie z tego co tam było mówione mi w jakimś komentarzu, ktoś napisał, że tych walkirii jest 5, 6, 7, 8? Jakoś kilka, więc dopiero jak tam chyba ubijesz wszystkie, to masz taki największy profit, więc no. Faktycznie dobre na misję taką pobocznie, poboczniaka, no nie, tak jakoś tak. Więc odpuszczałem, co by się... Po co mam się dzisiaj denerwować? Ja się nie chcę denerwować. Ja to jest wolę zagrać na chillku. Tego nie otworzę, kurde, tutaj, no bo nie mam tego zielonego ustrojstwa, w którym mógłbym to otworzyć, chyba gdzieś tu będzie. Bo to jest przez 10 sekund mogę, nie? Tu tuka. Więc idziemy dalej. Coraz bliżej finał gry. Zastanawiam się, słuchajcie, mocno grubo, srogo nad Ragnarokiem. Czy go ogrywać, czy jednak sobie darować. Za tobą, uwaga! To było... Co to kurde mi siadło na łeb? A to uwa. W planach bym go miał sobie ograć opcję. Tylko kwestia jest taka, że...
Skoro wiedziałeś, że jesteśmy bogami... Nie wiem, czy teraz. Po co ta cała historia o tym, że Odyn depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu? Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna, a jego cele... Dość już o Odynie i jego głupim rodzie. No, w każdym razie zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj co? Dzisiaj jest piątek, to dzisiaj kończę, słuchajcie, Nobody Wants to Die. Tam ostatni odcinek leci o godzinie 18:00, no i później jutro w sobotę, dzień po premierze, Call of Duty Black Ops. Szósteczka. Aha. To pewnie też robota Odyna. Pudło! A dałem radę. Według ciebie i mamy wszyscy bogowie są źli. Ale to nieprawda. Styr nie był. Ani Freja. Tylko Asowie są złymi bogami. I wiesz co? Ty, ale tam nie ma wyboru. Jesteśmy zagrożeniem. Bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No może nie wszystko tutaj. I co? Magni robił co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. I pożałują tego, że z nami zadarli. A, bo my do tego portalu idziemy. Tam, gdzie był jego łeb tego. Co zrobiłeś Magniemu? Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj, albo od nas też dostaniesz. Zabiję cię. Nie. Zostaw go. I tak już po nim. Zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię nie. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. Co ty robisz? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Ale to akurat mod dobrze zrobił. Wbrew mojej woli straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję ci tylko, jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Wielu chce nas zgładzić. Dobrze zrobił. Że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale tylko w obronie własnej. Nigdy dla satysfakcji. To było w zemście. Przecież on i tak nikogo nie obchodził. Co to zmienia? Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Bacz na słowa, chłopcze. Zostaw mnie. On się nie nadaje do dzieciaka. Zacznijmy od tego. Wkurwiają go tak samo jak mnie. Dobra. A ty, no właśnie, no przecież, bo on ma teraz te. Co tam wypełzło znowu? Co za plujki. Takie, nie wiem, kurde, pso. Właśnie tam dalej w drogę, to zobaczysz.
Dobra. Ale kurde, trochę życia straciłem. Jeśli Modina coś znalazł, Baldur musi być blisko. Dobrze, mam mu wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiesz. Weź, to... Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. Załatwmy! Okej. Okay. Młody co tam dał radę. Dobra, dostał w ciry. Pozamiatane. Definitywnie. Co to tam z takim mieczem stoi? A, to tu. Musimy znaleźć nową drogę. A, dostał łapę. Nie! Co nie? Ja pierdziele. O kur... Stój! Dalej go dobrze. Zapomniałeś o swoim szkoleniu? Pięknie. O, mówisz do mnie? Myślałem, że mam zważać na słowa. Nieważne. Dobra, weź to. Kielichy. 5 z 6, no to jeszcze jeden kielich. Będziemy mieć full wtedy. Oko. Dobra, musimy tutaj wykminić, którędy się dostać. A w sumie nie, dostajemy się ten luz. Albo i nie luz. Się musimy gdzieś dostać. Tędy tu. Czekaj, to chyba tyle. Tak, dokładnie. Chciałem, że coś pokona zarośla Hel. Dawaj. Gdzie młody? Ej, młody! O, dobra. Czemu nie chcesz mnie już uczyć? I tak nie słuchasz moich lekcji. Robię wszystko, czego żądasz. O, foszek. Poznać prawdę. Skąd te ogniste ostrza? Czemu je ukryłeś? Co dużo pytań zadaję. Mówiłeś, że zabicie Boga ma konsekwencje. Zabiłeś nimi jakiegoś? Kogo jeszcze zabiłeś przed Magnim? Ilu bogów? Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Wiesz co, Mimirze? Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie zostało mi nic do odkrycia. A, gratulacje. Się jeszcze młody zdziwi.
Kurde, jedziemy i końca nie widać. Z dobrej kopalni. O, chyba widać koniec. Zajmę się tym! Łowcze! O. Yes. Dawaj, bliżej tutaj. Tunele w ścianach wskazują na to, że niedawno grasował tu smok. Już go zabiliśmy. A, serio? Cóż, jak było? No nie. Ale czekaj, tu mieliśmy jeszcze możliwość wejścia. O! A gdzie możemy tego użyć? Nie. A, tutaj. Dobra. Więc zobaczmy, co się stanie. A nie, sorry. Na odwrót. Okej. Ale zablokowane to. Nic się nie stało. Bo już się nie miało nic stać. Tu może tego młodego wpuścić, żeby nam dał ten łańcuch. Na górze będzie. Albo może jest to nawet potrzebne. A, dobra, tu jest ołtarz. Albo i nie ołtarz. Co tam jest napisane? Nie budź go. Co mi tam? Zabiliśmy tu już prawie wszystko. Ktoś jeszcze się pisze? Oh shit. Oh fuck. O w dupę. I po co mi to było? Oh!
chce mi zająć. Okej. Kolejna poszła. Dobra. A, i tu są kolejne drzwi do otwarcia, ale... Przecież nie dam rady przynieść tego. No bo jak niby? Chyba, że... Chyba, że będzie więcej niż 10 sekund. No 10. Impossible. No. Impossible, ale czekaj, bo pewnie tu są... Tutaj można jakoś wyrąbać ten... Wyrąbać dziurę. Dobra, nieważne. Pewnie tu się da wyrąbać ten i... Ale albo tu, ale w jaki sposób? Nie mam pojęcia. Definitywnie na pewno nie tak. Ale te są takie, kurde, tutaj dziwne. Te, a młody, aha, czy tutaj? Tak. To ewidentnie nic co nie daje. Chłopcze, tutaj. Albo tam może da się wejść, jak sobie wyrobimy może jakiegoś skilla, że można... Można dłużej ten... Chłopcze! Mroźny... O, shit! Ho, ho! Czekaj. Z prawej, bracie! Aha. Ja jebie. Tego nie działa. Jobio. Jak go pogonać? Chociaż ja mu praktycznie nie zdałem tego. Obrażeń. Dobra, da, zadziałało to trochę. Nie za wiele, ty, ale najgorsze jest to, że ja życie nie mam za dużo. Nieważne.
No kurw. Ty, ale czekaj. Chodzi na to, że wcale chyba z nim nie musimy walczyć. Możemy po prostu spindolić. Mam to granatu też. To talizmana leży za kalipa trochę. A dobra. Ale skoro nie musiałem go tłuc. Ej Sindri, możesz na to spojrzeć? Szczerze? Nie mam w tej chwili nic na tapecie. Dobra, coś możemy? No, mamy tego. Ulepsz ostrze chaosu, okej. Ostrze chaosu. Ulepsz. Zarąbiście. O, srebra mało. To nie będzie mi stać w ogóle na ten talizman. Akurat to mamy. To sobie możemy ulepszyć. Grubą skórę. Zajebiście, gruba skóra może być. Ręca. Ręce mamy ubrane. Tutaj mamy ten. To jest ubrane. Szpon to nie, kołczan nic. Lewiatan nic. Rękojeść ostrzy nic na razie. Zaklęcia. Też lipa. Tu mi brakuje srebra, rękojeść ostrzy, mamy coś takiego, ale to też bieda. Dobra. Dobra. Dobrze, nie musieliśmy walczyć z tym. O, tu się jeszcze wysypią zaraz. Kurwa! Myślałeś o obronie taktycznym? Umierający jest to. Załatwione. Kurwa, mnie sponiewierało. Na co mi to było? Odblokuj Nidfheim, ha? Dobra, tu możemy iść, okej, a zobaczymy sobie jeszcze na tą stronę. Czy coś tu będzie, może jakiś ten? I życie? O, coś tu jest. Jednak żyćka nie ma. Niedobrze. Wspinamy się do góry. O, jest żyćko. No i jeszcze.
No i nice. Ale ten kurde lodowy golem, czy co tam było? Ta cisza jest nie do zniesienia. Srogo. Bez obaw. Skupiamy się. Srogo duży. Co mnie szkoda, że w tym toporze nie mam czegoś takiego, że właśnie mogę sobie przełączać za pomocą, wiecie, ogień mróz, nie? Wcześniej jak tu byłem, nie miałem możliwości na tego, a teraz już mogę tu sobie wyjść. W końcu. Otwórz most do Jotunheim. Chłopcze, runa. Dawaj, runę. Ryj tutaj. Ryj tutaj? Ryj? Aha, dobra. Portal Ram. Będzie? Jotunheim. Udało się. A to most taki... What? Fajnie. Pięknie, prawda? Pamiętam. Kozak. Kiedyś... Bracie, uważaj! O nie, znowu ten typ. Oh shit. Nie wygląda to dobrze. Możesz tak, chłopcze! Przekrocz most! Nie! Jestem Bogiem! Dam radę! Zostaw go! Serio? Pan duże, zostaw ich! Lepiej weź mnie! Zrobię co ty chcesz! Tyle czasu myślałem, że potrzebuję ciebie! Ale masz tylko mięśnie! Wydało się. To chłopak jest od myślenia. Czego nie da się zabić, zacznijmy od tego. Nie, co z portalem? I co jeszcze? Nie! Zniszczyłeś bramę! Jedyną drogę do Jotunheimu! O nie. Ach, ty tępy skurwysynu. Uciekaj stąd, chłopcze. Tak, nie krępuj się, młody. Tych tekstów mogło być trochę więcej tutaj takich. Tatuś zajmie się za ciebie całą brudną robotą. Puszczaj! Uspokój się, chłopcze! Nie jesteś gotowy! Jestem gotów! O! A myślałem, że to ja mam posraną rodzinę. O, ojciec ma rację, mały. Nie jesteś gotowy. A teraz bądź tak miły i podtrzymaj to przez chwilę. Dziękuję! Atreusie! What? Nie wiesz, kiedy się poddać, nie? Jeszcze raz, smoku, nie walczyliśmy. Nie! Zbliżaj się! Do mojego syna! Yeah!
No! Słabo! Nie powstrzymajcie mnie! Spamiecie! Ja pierdolę. Kiedy wy w końcu zdechniecie? No wreszcie. Tak cyndolił trochę. Hejko. Poleciał. No, dobra, jednak nie poleciał. Daj. Na miejscu smoka bym się trochę wkurwił. Co jest? Ale jebną. Baldur jest irytujący. Od samego początku w grze pojawia się co jakiś czas. Ale tak miało być. Chłopcze! Tu jestem! Nie ruszaj się! Posłuchasz mnie, chłopcze, i nie będziesz się wcinał. Jestem twoim ojcem i widzę wszystko, co się z tobą dzieje. Szybko wpadasz w gniew. Postępujesz nierozważnie i nie panujesz nad sobą. Musisz to zmienić. Z szacunku dla matki zejdziesz ze ścieżki, którą obrałeś. Nie jest jeszcze za późno. Powrócimy do tej rozmowy. To z twojego powodu tu jesteśmy. Pamiętaj o tym. Okej, ukończyliśmy. Wróć na szczyt. I teraz uciekaj, ucieknij z Helheimu. Dobra, słuchajcie, więc tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku. Nie, jutro. W niedzielę, sorry, bo jutro sobota. Więc widzimy się w niedzielę w kolejnym odcinku, no i lecimy dalej.
z ucieczką z Helheimu. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że dobrze. Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.